Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie we Vlogmasie, dniu pierwszym. Dzień pierwszy, czyli pierwsze zaklęcie i będzie to zaklęcie na nowe początki. Co będziemy do tego zaklęcia potrzebowali? Ja mam tutaj przygotowane symbole czterech żywiołów. Wy możecie napisać je sobie na kartce, ustawić zgodnie z wskazówkami nie tyle zegara, co na północ, południe, wschód, zachód i już mówię Wam, jak to powinno wyglądać. Ziemia powinna być na północy. Ziemia powinna być na północy. Pentagram sobie tutaj położę. Woda powinna być na zachodzie. Powietrze na wschodzie. A ogień na południu. W ten sposób ustawione żywioły. Tutaj możecie postawić kamienie, kadzidło, świecę i miseczkę z wodą. I w ten sposób ustawiamy żywioły. Dalej będzie nam potrzebna świeca ołtarzowa, która powinna płonąć. U mnie zawsze jakaś świeca ołtarzówka płonie, także niech oczyszcza przestrzeń. Potrzebna będzie zielona świeca rytualna. Potrzebna będzie zielona nitka. Potrzebne będzie jajo i potrzebny będzie mazak. I teraz tak, zapalcie swoją białą ołtarzową świecę, niech ona oczyści przestrzeń. I wezwijcie żywioły, otwórzcie krąg, chociażby takimi prostymi słowami jak: wzywam cztery żywioły do mojego kręgu. Od teraz pozostaje tylko w dobra zasięgu. Powiedzmy to cztery razy. Wzywam cztery żywioły do mojego kręgu. Od teraz pozostaje tylko w dobra zasięgu. Wzywam cztery żywioły do mojego kręgu. Od teraz pozostaje tylko w dobra zasięgu. Dlaczego cztery razy? Bo jest to cyfra czterech żywiołów, ale jednocześnie cyfra ziemi, która ma umacniać nasze życzenia i nasze marzenia. Teraz przyszedł moment do tego, żeby zapalić naszą zieloną świecę. Ja tu mam taką robioną przez siebie miseczkę do różnego rodzaju świec rytualnych. I niech ta świeca popali się przez jakiś moment. Bierzemy również kawałek zielonej nitki. Ja tu sobie obetnę tę niteczkę i zawiązujemy ją na świecy. Ładnie się przykleiła. Zawiązujemy ją na świecy. Najlepiej, ja zazwyczaj wiążę te nitki na trzy supły, także można tu na trzy supły zawiązać. O. Gdyby zgasła świeca, odpalamy, nie ma problemów i mówimy słowa. Jestem gotowa na nowe początki, niech czas przyspieszą, Pana czasu przątki. Niech cel osiągnę, niech będzie wspaniale, niech moc mnie wspomoże w dzisiejszym rytuale. Teraz bierzemy jajko i piszemy na nim swoje życzenie, co ma być takiego nowego w naszym życiu. Ja napiszę to na przykład symbolicznie, że mają być nowe bogactwa, chociażby z bytunkami, tak? Wy możecie tutaj sobie wymazać, wysmarować swoje życzenia nowych początków. Kładziecie to jajo w środku. Po chwili możemy zgasić świecę ołtarzową. Świecy zielonej pozwalamy wypalić się do końca. Po wypalonej świecy rytualnej bierzemy resztki, bierzemy jajko, idziemy pod najpiękniejsze drzewo, jakie znamy i to wszystko z intencją spełnienia naszych nowych początków zakopujemy, dziękując żywiołom. Dziękuję Panom czterech stron świata za moce i potęgi. Dziękuję po trzykroć serdecznie za mocne cztery kręgi. Czyli poza domem i już po wypalonej świecy, oddając żywiołom resztki po rytuale, dziękujemy i tym sposobem zamykamy krąg. Mam nadzieję, że taki prosty rytuał wykorzystacie sobie nie tylko w czas wigilijny, ale szczególnie w noworoczny, że będziecie nowe początki właśnie w ten sposób z jajkiem i zieloną świecą celebrować. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym rytuale. Pa, pa!